jesteśmy na pergoli z nowym zawodnikiem Śląska Wrocław, Henry Soprano Szeląszkiem. Mogę się chyba tak do Ciebie zwracać, bowiem tak brzmi Twoje polskie nazwisko. I może na początek mógłbyś opowiedzieć nam coś więcej o swoich polskich korzeniach. No tak, jestem urodzony we Francji, ale urodzony jako Polak, bo moja mama jest Polakiem i mój tato jest z Afryki. I jestem urodzony jako Polak i tyle. Okej, okay. Ale w dzieciństwie wychowywałeś się we Francji, prawda? Tak. Tak. Urodzony jestem we Francji, tak jak powiedziałem. Żyłem we Francji, ale co lato przez 2 miesiące poszedłem do Polski, do swoich dziadków z moją mamą, bo trzeba przyjść do Polski. Jak to wyglądało na co dzień we Francji u Was, na przykład w domu? W jakim języku rozmawialiście? Czy mieliście polskie potrawy, może jakieś polskie zwyczaje? No tak, zawsze po polsku z mamą gadałem, z bratem. Mieszane trochę, powiem Ci. I jednak jedzenie to powiem Ci, że tylko polskie było, bo pierogi codziennie, powiem Ci nawet czasami, ale... Wspomniałeś o swoich braciach, czy możesz opowiedzieć nam coś o nich? Czy oni też wychowywali się z Tobą we Francji, czy może w Polsce? To moje dwa bracia, Radek i Kamil, są urodzone w Polsce i poszli do Francji z moją mamą, jak mieli 13 lat, 13, jeden i drugi 17. A powiedz, jak Ty się czujesz? Czujesz się bardziej Polakiem, bardziej Francuzem, może obywatelem obu tych krajów? Powiem Wam, że dużo, dużo swojego życia spędzałem we Francji. To powiem Ci, że długo się czułem Francuzem, ale chcę wiedzieć więcej o moich polskich korzeniach, nie? Bo... Czy to też miało jakiś wpływ na to, że przyjechałeś tutaj grać w koszykówkę do Polski? Tak, tak na pewno, bo nie wiem jak powiedzieć, ale poczułem to, że babcia, to wszystko, że jestem też Polakiem, propozycja przyszła, to naprawdę to jest, to wszystko zrobiło, że przyszłem. Chciałem Cię teraz zapytać bardziej o koszykówkę, bo w końcu jesteś koszkarzem. W zeszłym sezonie grałeś w finale rozgrywek nazywanych juniorską Euroligą, co myślę, że dla młodego gracza jest jednym z największych wyróżnień, jakie może mieć. Powiedz, jakie to było przeżycie, całe te rozgrywki, no i zakończone finałem Twojej drużyny? W Eurolidze. To był duży turniej, największy co grałem. Były największe ekipy, Real Madrid, to wszystko. Personalnie to nie był dobry turniej dla mnie. Może na finału dobrze grałem, powiem Wam. Real Madrid to był chyba najlepszy mecz, co w życiu grałem, czy być najczęściej. Był co mecze, co były punkty, co 15 sekund, byli ludzie w trybunał. Tam to płakali, powiem Ci, ludzie z Real Madrid, którzy płakali, to był naprawdę ogromny mecz. No, to się żyło na... To się... Jak to powiedzieć? To grało się na ostatnie sekundy, nie? I przegraliśmy 2 punktów, ale... jeden punkt, ale... Mam... Ogromne emocje były tam. Ogromne emocje. Czyli poziom pewnie też wysoki, mówisz, że nie jesteś do końca zadowolony, tak, ze swoich występów? Tak, to poziom był wysoki, możemy tak powiedzieć, najlepsze gracze z Europy normalnie, nie? Duży poziom był. Okej, cofnijmy się trochę w czasie. Opowiedz, gdzie zacząłeś swoją karierę koszkarską, gdzie uczyłeś się gry w basket? No, zaczynałem grać w kosze, jak miałem 13 lat. W Orleanie, tam gdzie żyję, odkąd mam 1 lat. No i zaczynałem kosza tam. Grałem tam 3 lata. Poszedłem do, tak się nazywa, Pôle Espoir. To jest jakby regionalny... Nie turniej, tylko jak...
rozgrywki? Nie rozgrywki. Takie treningi, masz najlepsze gracze z regionu i jesteśmy razem codziennie i potem gramy w weekendzie w klubach, co mamy. To znaczy ja gram w Orlanie w tym momencie. Potem poszłem do INSEP-u. To jest tam jak kadra francuska. Największa kadra francuska, co jest tam. Najlepsze gracze tam przyszli, jak Victor Wembanyama i Théo Maledon i naprawdę prawie wszystkie gracze tam chodzą i teraz jestem w Śląsku. Okej. Okay. Od 13 lat to dosyć późno. Czy wcześniej trenowałeś jakieś sporty? Zanim grałem w koszy, grałem w piłce nożnej i przez 3 lata i potem byłem, jak powiedzieć, byłem na dworze, grałem w piłce nożnej i była taka, nie wiem jak to się mówić, ale playground. Tam możemy grać w piłce nożnej i w kosza. I jak ludzie grają w kosza, to trochę było, wiesz, to nam się nie podobało, ale w ten dzień powiedzieliśmy, że będziemy próbować grać w kosza. I zakochałem się po prostu i dlatego już teraz tutaj jestem. No to powiedz, jak teraz czujesz się najlepiej na boisku? Na jakiej pozycji? Co uważasz za swoje mocne strony? Ja jestem... Mi lepiej grać na 3, 2, nawet 1, jak się potrzebuje. Najpierw 2, potem 1 i potem 3. Moje mocne strony będą więcej obrona. Mam mocny drive, jestem szybki. Mogę zostać za 3. Jestem taki komplet, można tak powiedzieć. No i teraz jesteś, tak jak mówisz, we Wrocławiu, w Śląsku. Podpisałeś naprawdę długi, 4-letni kontrakt. Czym cię przekonał klub? Jakie nadzieje wiążesz z pobytem tutaj we Wrocławiu? Mam nadzieję, że klub będzie jak trampolina, bo chcę grać w NBA i dlatego tutaj przyszłem, bo myślę, że klub może mi pomagać grać w NBA. Mamy u nas klub kibica, Taki dosyć duży i gościu, który to generalnie założył, prowadzi ten doping na trybunach, jest taki najbardziej zaangażowany. Ma tutaj w hali targowej swoją cukiernię. Fajne życie. No bo tu jest generalnie taki targ właśnie, że tam wszystko sprzedają, głównie jakieś warzywa, owoce, produkty. No, słyszałem o tym. Takie tradycyjne miejsce. Tak. No i on ma cukiernię tutaj taką prowadzoną od lat ze swoją rodziną. Zaprasza zawsze koszykarzy, żeby go odwiedzili. Soprano, jesteśmy po krótkim spacerze po Wrocławiu. Pokazaliśmy Ci parę fajnych miejsc, jak Ci się podobało. Tak, no na pewno, ładne miasto. Mówisz, że nawet ładniejsze od Paryża. Ale to ja już nie powiem. To ja już nie powiem. Nie na wizji. Okay. Na pewno, to nie mogę. Mówiłeś, że co roku spędzałeś 2 miesiące wakacji w Polsce. Powiedz, jakie miejsca widziałeś? Może coś zwiedzałeś w tym czasie? Dużo nie zwiedzałem. Może Romę Lawę w Wrocławiu, ale dużo w Polsce nie zwiedziałem. Byłem dużo u babci. I powiem Ci, że naprawdę tyle. Okej, okay. A gdzie Twoja babcia mieszka, jeśli możesz nam zdradzić? Mam mieszka w Ossolinie. To jest koło Borni, koło Ciemnicy. Okej, okay. Czyli okolice Wrocławia. Tak jest. Powiedz, może jest coś, co chciałbyś zobaczyć we Wrocławiu? Sprawdzałeś, co tutaj jest ciekawego, czy jeszcze nie? Chcę wszystko zobaczyć. Chcę wszystko widzieć we Wrocławiu. Naprawdę wszystko. Czyli dzisiaj... Ładne miasto, duże, to naprawdę wszystko chcę widzieć. Czyli dzisiaj dobry początek, ale jeszcze dużo przed tobą. Tak jest. No dobrze, no to w imieniu wszystkich witamy we Wrocławiu i życzymy Ci powodzenia w Śląsku. Dobra, dziękuję.